Bardzo dziwię, że Platforma Obywatelska uznała, że się chce zapisać do tego obozu, ale no jak chce, no to ich sprawa. Ja z największą przyjemnością pozostanie w obozie tych, którzy chcą czcić Armię Krajową, Łupaszkę, Inkę i prawdziwych polskich pan dzieli, bohaterów. Pośle, naprawdę. To państwo podzielili. Nie, to była wasza decyzja. Niepotrzebnie wywołuje pan to, stawia pan to, tak granicę. No albo Ulica Zjedności Robotniczej, nie. Albo w Nila, no nie ma trzeciej właśnie opcji. Można i jedno i drugie. Tylko może państwo być zrobili uczczony jedno. Generał Nil i robotnicy. I naprawdę uważam, że tak będzie w Żerardowie. Mam wielki szacunek do robotników, przede wszystkim za to, że obalili komunizm w Polsce. I proszę szanować decyzję radnych. Dokończyli dzieło generała Nila. Bo ci radni zostali wybrani przez ludzi i oni wiedzą, co robią. Anna Walentynowicz, przywódca ruchu, jeden z przywódców ruchu Solidarności, która wielokrotnie bywała na uroczystościach związanych z upamiętnieniem generała Nila, też wspierała jego córkę w tej walce, wielokrotnie wspominała o tym, że to Solidarność jako ruch robotniczy. Generał Nil. Adrian Zandberg z radością na Twitterze to widzieliśmy, powitał, czy z gratulacjami powitał odebranie ulicy Łupaszce w odebranie ulicy Łupaszce w Białymstoku. Też żeśmy mieli jasność. Nie wkładajmy do jednego worka Fildorfa Nila i Łupaszki. Sytuacja sprawa jest bardzo prosta. Na Łupaszce spoczywają zarzuty odpowiedzialności za zbrodnie w Dubinkach. Gdyby pan mógł doprecyzować, jakie są na to dowody. Precyzuję. Odsyłam do publikacji doktora Pawła Rogickiego, skądinąd z publikacji Instytutu Pamięci. Nie ma na to żadnego dowodu. Instytutu Pamięci Narodowej. Panie świadczy o odpowiedzialności pana... Panie redaktorze, jak pan wie, Wilk, na którego pan się powoływał, Krzyżanowski, a proszę powiedzieć, że dokończę, bo jeżeli będzie pan przerywać, nie będę mieć szansy dokończyć. Wilk wydał swoim podkomendnym zdecydowany zakaz tego, żeby w ramach akcji odwetowych zabijać cywilów. Tymczasem oddziały, które wały kobiety, wymordowały dzieci. Jak pan dobrze wie, w publikacji, na którą się pan powołuje, nie ma śladu dowodu na to, że jest to działanie na rozkaz Łupaszki. Jak co więcej, wie, jest cała masa innych sytuacji, z których jasno wynika, że Łupaszka zakazywał tego rodzaju działań, a kiedy pojawiał się w akcjach tego rodzaju, czyli w akcjach, które były ekspedycjami karnymi, nigdy w życiu tego rodzaju sytuacja nie miała miejsca. W związku z czym publikacja, o której pan mówi, nie zawiera śladu dowodu na to, że Łupaszka odpowiada za to, o czym pan mówi. Zastępca Łupaszki w swojej relacji, która zresztą znajduje się w archiwum podziemia w Londynie, stwierdza dosyć jednoznacznie, nie, że ten... Używa pan sformułowania dosyć jednoznacznie. Nie stwierdza tego jednoznacznie, a samego rozkazu, jeżeli jak pan dobrze wie, jeżeli nie będzie ma. Pan przerywać, no nie, ale... panie redaktorze, to nie pozwoli mi pan opinię dokończyć. Być może jest to metoda prowadzenia programu typowa dla TVP panie Info, ale proszę jest jednak, żebyśmy trzymali się pewnych zasad. Programu zasad. Od wielu lat, dobrze pan wie, że tak nie jest. A właśnie, i pan przerywa po raz szósty, panie redaktorze. No przerywam, dlatego, że twierdzi pan kategorycznie, że istnieją dowody, które nie istnieją. Każde zdanie, które mówię, panie redaktorze, jest problemem dla pana, więc jednak musi pan pozwolić, jest problemem tylko dlatego, że to nie jest prawda. Sprawa proszę jest bardzo naprawdę jednoznaczna. Zostały w tych Dubinkach zamordowane kobiety, zostały zamordowane dzieci, została tak naprawdę zhańbiona. Czy tą akcją dowodził Łupaszka? Tą akcją dowodził zastępca. Czy Łupaszka, był w, proszę tym, czy Łupaszka że, był w tym miejscu? Czy Łupaszka, panie redaktorze, pociągnął do tego rodzaju działania? Tak się zabawiamy w pytanie za pytanie. Czy ci, którzy przeprowadzili tę zbrodniczą akcję po powrocie do oddziału, zostali przez Łupaszkę ukarani? Ale pan sobie zdaje sprawę z tego, że to są dwie zupełnie inne kwestie. Pan kategorycznie twierdzi, że Łupaszka, polski bohater walki z komunizmem, dokonał tego rodzaju rzeczy, a ich nie dokonał i nie ma na to śladu dowodu, o czym pan bardzo dobrze wie, o czym świadczy ta rozmowa. Wiedział o tym, co się tam wydarzyło i nie ukarał swoich podwładnych, którzy dopuścili się zbrodni wojennej. Że to on odpowiada za zbrodnie wojenne, co jest po prostu nieprawdą. Odpowiedzialność za zbrodnie wojenne przeprowadzone przez oddział, który służył pod jego dowództwem. Jak pan bardzo dobrze wie, nie ma śladu dowodu na odpowiedzialność Łupaszki za to, o czym pan ale mówi. Pan mówi. Jest to szczegółowo opisywanie pisemnego rozkazu, w którym byłoby napisane proszę zabić te kobiety i dzieci. Druga sprawa, co więcej, czyli są rozkazy Łupaszki, który zakazuje tego rodzaju działań w innych ekspedycjach tego rodzaju. Jest bardzo prosta więc to jest sprawa jeśli oczywista. Chodzi o odpowiedzialność dowódcy, panie redaktorze. Jeżeli dowódca dowiaduje się, że jego podwładni popełnili zbrodnię wojenną, tym polega odpowiedzialność Łupaszki. Dowódcy, panie redaktorze, jeżeli dowódca dowiaduje
czuje się, że jego podwładni popełnili zbrodnię wojenną. Tym polega odpowiedzialność zbrodnię wojenną stanowisko w Dubinkach partii Razem i Polskiej Lewicy jest i w takie, innych miejscowościach że Zygmunt Szczędzielarz Łupaszka był zbrodniarzem wojennym, tak? Odpowiada za zbrodnie wojenne przeprowadzone przez czyli był przez zbrodniarzem wojennym, tak? Panie redaktorze, sprawa jest naprawdę sprawa jest poważna. Prosta. Sprawa jest prosta i poważna, zgadzam się. Sprawa dlatego, jest poważna. Dlatego mówimy, podchodzę do niej mówimy, panie redaktorze, o tym, że pańskie środowisko polityczne, bo nie czarują się, to jest pańskie środowisko polityczne. Ale przepraszam, jeśli mówi pan, że moim środowiskiem i moją tradycją jest Armia Krajowa, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Tak, panie przewodniczący, to jest moja tradycja, to są moje korzenie tak się i to składa, jest prawda. Ja tak jestem z tym związany. I dlatego, kiedy słyszę, nie proszę panie do mnie mówić, ale różnica jest niewielka. Jeżeli słyszę o tym, powie pan, ja jako dziecko słyszałem już tę komunistyczną, proszę mi wybaczyć, tę komunistyczną frazeologię dotyczącego Łupaszka. Ja słyszałem o tym, że Łupaszka prowadził bandy, podczas kiedy walczył o wolną Polskę z komunistami, którzy przyjechali na tym polega różnica pomiędzy mną a panem redaktorem, że moim zdaniem mordowanie kobiet w ciąży i dzieci to nie jest pańska, to nie jest nie wiem. Dobra, nie, przepraszam, nie, pan pozwoli. I nie że jestem z akowskiej rodziny. Widzimy, i tak się składa, panie redaktorze, zbrodnie traktowano bardzo jasno, jednoznacznie, jako zhańbienie polskiego munduru. To, że ludzi, którzy zhańbili polski mundur, wynosicie dzisiaj na pomniki, to jest zbrodnia i to jest splunięcie w twarz prawdziwym bohaterom podziemia. Że pochodzę również z rodziny akowskiej i że w mojej rodzinie również co do tych kwestii odbywały się i odbywają do dzisiaj dyskusje. Natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Polska została najechana. I że Polska została na kilkadziesiąt lat zajęta przez komunistów, z którymi walczyli polscy bohaterowie, a nie zbrodniarze, tak jak pan Jarosław Sachajko, jak Kukiz 15 PSL patrzy na ten panie sprawę. Panie redaktorze, tu można kilka rzeczy, bo tak naprawdę nie wiemy, co jest w środku, bo to może być jakaś prowokacja, żeby nie rozmawiać o sprawach lokalnych, problemach miasta jednego czy drugiego. Również to może być prowokacja na skalę krajową, bo mimo wszystko zarząd Platformy Obywatelskiej powinien poinformować swoich działaczy, że ta nazwa nie jest najszczęśliwszą nazwą. Rzeczywiście ona pochodzi z Platformy Obywatelskiej, powinien poinformować swoich działaczy, że ta nazwa nie jest najszczęśliwszą nazwą. Rzeczywiście ona pochodzi historycznie, no ale mamy pewne znaki, które z czasem się dewoluują lub są właśnie naganne. No, na przykład swastyka, no to był znak szczęścia w buddyzmie, no ale po tym, co zrobili Niemcy z tym znakiem, no w Europie on jest zakazany i nie używamy tego znaku. Tak samo jak jedna z tym wieku, ta nazwa należała tej ulicy, ale później co zrobiono z tą nazwą, czyli stworzono PZPR, zniszczono ruch socjalistyczny, czyli PPS i no, podporządkowano go komunistycznemu ruchowi, który wprowadzał Stalin. Więc może to być również to, ale to również może być prostsze wytłumaczenie. To są braki po prostu w szkolnictwie. No, to, że osoby są... Bo słyszeliśmy przed chwilą, to nie jest tak, że no, nie wiem, pan przewodniczący Zandberg nie ma wiedzy. No, ma wiedzę, interpretuje ją zupełnie inaczej niż duża część doktorem Kropiwnickim. No, sam pan to wspominał. To dotyczy pewnych symboli, których znaczenie na przestrzeni lat się zmieniało. Także ja nie mam wrażenia, żeby to dotyczyło braku wiedzy, bo wiedza jest. Chyba dotyczy to jednak miejsca, w którym stoimy i sposobu, w jaki interpretujemy naszą najnowszą historię. Panie doktorze, ja jednak widzę bardzo duży brak wiedzy po tym, co się dzieje w Sejmie, po tym, co się dzieje w życiu społecznym. Jednak... Żeby to dotyczyło braku wiedzy, bo wiedza jest. Chyba dotyczy to jednak miejsca, w którym stoimy i sposobu, w jaki interpretujemy naszą najnowszą historię. Panie doktorze, ja jednak widzę bardzo duży brak wiedzy po tym, co się dzieje w Sejmie, po tym, co się dzieje w życiu społecznym. Jednak brak... wiedzy historycznej cały czas pokutuje i powinno się jednak wrócić do tego, aby nie było doboru negatywnego na nauczycieli, tylko to powinien być zawód dobrze opłacany. Dzieci powinny po prostu być dobrze uczone historii, bo bez historii nie mamy przyszłości. No co zresztą tutaj widzimy przy tym stole no, i w dyskusji. No, to jest naprawdę kluczowa rzecz w tej chwili dla Polski.
Jak ocenia pan Sachajko, panie pośle, kwestię dotyczącą jednak tego, co działo się z zbrodniarzami, którzy zamordowali generała Nila i tego, że trzecia RP nie była w stanie ich osądzić za ich życia, no, córka generała? Panie rektorze, tutaj nie ma dyskusji, bardzo negatywnie, ale my, tak jak mówię, w tej chwili mamy problemy w sądownictwie i dopóki się nie wprowadzi chociażby sędziów pokoju, wyboru prokuratora w wyborach powszechnych, to dalej te rzeczy będą pokutowały. No, musimy rozmawiać o rzeczach ważnych dla Polski, bo one później w różnych miejscach nas dotykają. Więc bardzo negatywnie. Dobromir Sośnierz. Ja myślę, że temperatura tego sporu jest odwrotnie proporcjonalna do wagi sprawy, no bo to są ostatecznie tylko nazwy ulic. Nie przywiązywałbym do tego takiej śmiertelnej powagi. Jaki koniec każdy widzi. Widać, że niektórzy mają problem z bohaterami narodowymi, z ludźmi, którzy walczyli o niepodległość i tam wymyślają mniej lub bardziej małostkowo powody, żeby ich nie uczcić. Lewica, która jest z komuniści, radykalna lewica, która ma na sumieniu największą liczbę ofiar ze wszystkich ideologii znanych ludzkości w dziejach, jest pierwsza do pouczania i wytykania innym prawdziwych lub rzekomych zbrodni, a tymczasem na koszulkach sobie nosi Che Guevary, prawda? Jak przyszło w Parlamencie Europejskim do potępiania reżimu w Wenezueli niedawno, na kilka miesięcy temu, to no, nie partia Razem, no bo oczywiście tam partii Razem nie było, ale koledzy ideologiczni partii Razem z frakcji GUE NGL to właśnie głosowali przeciwko tej rezolucji. Nie potrafili swoich potem, jak Łupaszka, który w warunkach jakiejś tam konspiracji przyrządziało poza prawo, jakąś tam daleko idącą praworządność w każdej sytuacji. Nie wiemy, czy miał pełną wiedzę na ten temat. Nie wiemy, nie znamy dokładnie okoliczności. Łatwo się to osądza, siedząc za biurkiem tutaj z pełnym brzuchem, a inaczej goniąc po lasach, więc nie byłbym tak bardzo drobiazgowy, no ale widać, że po prostu ci, którzy nie lubią polskiej niepodległości, im bardziej nie lubią, tym bardziej po prostu wymyślają powody, żeby tych bohaterów nie uczcić. Bo chodzi o to przecież, żebyśmy byli jednym narodem europejskim. Patriotyzm to już jest faszyzm według retoryki lewicy europejskiej. Więc należy wykorzenić to zbędne przywiązanie do własnych ojczyzn, bo to jest po prostu przeszkoda na drodze pełnej integracji. Przy czym no, PiS również wpisuje się w to tam mniej ochoczo, ale przecież to PiS wpchał nas do Unii Europejskiej i jest za stworzeniem europejskiej armii. I wszyscy jak tu mniej ochoczo, ale przecież to PiS wpchał nas do Unii Europejskiej i jest za stworzeniem europejskiej armii. I wszyscy jak tu siedzicie, popieracie ten kierunek marszu, który skończy się likwidacją naszej niepodległości. I to jest najbardziej przykre, że ci bohaterowie to już to, co oni walczyli, sprzedaliście wszyscy za pęczek gotówki Brukseli. Ja bym może jednak dwoma zdaniami to skomentował. Państwo jakby dalej byli w kampanii wyborczej. No, wszystkich wrzucają do jednego worka i tutaj widziałem pana Brauna, tylko Konfederacja. No nie tylko Konfederacja. I teraz dokładnie pan to samo zrobił, więc bardzo bym prosił o to, żeby otrząsnąć się. Za chwilę będzie pan już posłem. Fakty, no nie są fakty, nie wszystkie, po pierwsze, nie wszystkie partie, a na pewno Kukiz15 nie mówi o tym, żeby tworzyć wspólną armię, mówimy o tym, że mamy się sami bronić, że mamy wzmacniać naszą obronność, więc naprawdę dużo rozsądku skończyło. Pan sam nie wie, gdzie jest, bo tak naprawdę Konfederacja też jest od prawa do lewa, więc naprawdę dużo pokory i nie wrzucać wszystkich do jednego worka. A potem jeszcze trzej panów się zgłaszają. Pan Sałek zgłosił się jako pierwszy, Robert Kropiwnicki jako drugi. Tak historycznie patrząc to ja jeszcze, przepraszam, Łupaszko, bohater czy zbrodniarz? No już właśnie chcę odpowiedzieć. Moim zdaniem bohater i teraz powiem jeszcze dlaczego. Dlatego, że historycznie patrząc na to, co pan Adrian Zandberg się wypowiadał, to pamiętajmy o tym, że po 1945 roku,